Dzień dobry, dobry wieczór, czy jakąkolwiek porę dnia mamy. Witam was, Rajder oraz... Gorący Mati, witam serdecznie. Tak, dzisiaj sobie porozmawiamy o książeczce, która zatrzęsła moim postrzeganiem fantastyki. Mówiłem ci, że jest bardzo, bardzo dobra. I miałeś rację. Przepraszam, tak sobie miarkuję, ale sądzę, że to jest moje top 3, ewentualnie do top 5 fantastyki nowożytnej, jakiej czytałem, naprawdę, nowoczesnej. To prawda, w końcu pojawiło się coś, co mogę postawić na jednej półce z Sandersonem i nie wstydzę się na to patrzeć. Słuchaj, ale dla mnie to jest zupełnie coś innego niż Sanderson. Jest, to prawda, to ale jest... pod kątem poziomu pisarskiego myślę, że... 10 na 10. Końcu, tak, 10 tak? Na to 10. to ta półka. 10, tak. Tak, wiesz, no, nawet się nie będę kłócił. Zdradźmy, o ile nie widać po miniaturce, co to jest. Tak, tak, więc dzisiaj pozwamy o trylogii Pierwsze Prawo autorstwa Joe Abercrombie. Abercrombie? Crombie. Okej, okay, dobra, tak, dobra. Sprawdzałem. Od czasu pewnej niefortunnej sytuacji dokładnie sprawdzam informacje o autorach. Słuchaj, niefortunne sytuacje mamy, kurwa, co podcast. Źle wymawiamy tytuły? Źle wymawiamy autorów? Chyba ty. To śmieszne, bo to prawda. Dobra. Trylogia Pierwszego Prawa. Ja nawet nie wiem, jak tu zacząć. Mamy tak mało w scenariuszu, w naszym skrypcie rzeczy. I to nie o to chodzi, że jesteśmy lamusami, bo znacie nas, możemy gadać godzinami o książkach. O tym wszystkim. Ale jestem po prostu pod tak wielkim wrażeniem. Tak książka dawno nie zaskoczyła mnie pozytywnie. Nie byłem tak... Innymi słowy, żadna książka tak dawno nas mocno nie poruszyła, nie uderzyła, ale w zupełnie inny sposób, niż byśmy się tego spodziewali. Bo Abercrombie, można było powiedzieć jedno. Pisze zajebiste książki. Zaskakuje. Zaskakuje, ale zaskakuje zupełnie w zupełnie inny sposób. Tak jak czytając większość fantastyki współczesnej, wiem, co się będzie działo za kilkanaście stron. Mamy pewne typy, na przykład, chociaż z dupy, tak powiem. Przykład Wybrańca, przykład Maga, przykład złego jakiegoś tak. Imperium, rasy, wielka czegokolwiek. Zdrada, dobrzy są zły, źli, a ci źli są ci dobrzy. Jezu, co też Korbana w tej chwili. Chociaż tak z dupy patrząc na twoją półkę. Kiedyś to skończymy, naprawdę. Już jesteśmy blisko, czwarta część. Ale nie, dzisiaj nie o tym. Nie, absolutnie. Absolutnie nie o innej nie. Serii. Dokładnie. Więc tak, dlaczego? Dlaczego to jest takie świetne? Nie zaczniemy od najlepszej rzeczy. Ale od najgorszej? Od najgorszej, dokładnie. Nie wiem, kobiety w tej książce? Świat. 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 Dlaczego świat? Powiem w ten sposób. Sama koncepcja świata jest dość sztampowa. Mamy centrum, które może być skojarzone Europa? Z obszarem... Europejskim? Niby, kaukaskim? Niby Europa, niby... Rasy kaukaskiej? Niby tak, ale z drugiej strony jest to obszar bardziej śródziemnomorski. No, pod tak. kątem klimatu, pod kątem stylu życia. Architektury. Tak, zdecydowanie. No ale zaraz obok mamy Styrię, która jest po prostu, jeżeli chodzi o zachowanie mieszkańców, to są Włochy pełną gębą. I nazwiska, i zachowanie okay, mieszkańców, dobra. Temperament, etc. Na południu, jak na południu, mamy islamistów. No dobra, mamy islamistów, mamy też Chiny, Azję. No Azja jest, ale gdzie jest ta Azja? No miałeś kilka postaci z azjatyckimi. Kwaj, ta wiedźma. No Kwaj nie miał azjatyckich. Chodziło o te, to nie było upadłe cesarstwo? Oh, Stare cesarstwo. Stare cesarstwo nie miało orientalnego wydźwięku absolutnie. A, bo mówisz o rzymskim tym wydźwięku, ale no przecież była, mówię, była ta wiedźma, był Kwaj. Ta wiedźma była z tego cesarstwa? Wszyscy byli z Krośnocy. To było jeszcze coś innego. Wydaje mi się, że oni byli skądś indziej. Kwaj opisywał, że oni mieli ciągle im się król zmieniał w ich królestwie. No to tak, była taka Azja. Stare cesarstwo. A, to to. To jest stare cesarstwo, tak, bo to są były to ruiny. Inaczej, to jest świat, część świata, która miała zdatki na bycie najlepszą, najciekawszą i najbardziej tajemniczą, a tak naprawdę nie było tam nic. Tak. Są to po prostu ruiny starego cesarstwa, w którym pomniejsi wataszkowie sobie walczą o władzę. Mm-hmm. Bez sensu, zupełnie. Każdy się ogłasza królem, cesarzem, w jednym momencie jest 15 cesarzy.
I właściwie panuje tam. No nie, to akurat dobrze, takie starożytne Chiny, tak. Bądź też. Ale też do Rzymu możemy. Bardziej do Rzymu, tak bardziej to widzę. Ale w każdym razie, dlaczego to jest złe? Możecie zapytać. Dlatego, że czytając książkę, za cholerę sobie nie potrafiłem tego świata wyobrazić. Nie wiedziałem, co jest na wschodzie, co jest na zachodzie. Tak. Wiedziałem tylko, co jest na północy i południu, bo to było oczywiste. Tak, no ale zapomniałeś o północy powiedzieć. O wielkiej północy. Północ? Ciekawe, co tam jest. Północ mamy dużych, brodatych, obliźnionych ludzi z toporami, którzy się nie myją. Nie wiem, sztampowo. Tak, tak. No. Tak, północ, południe, sztampowe. Wschód, zachód, what the fuck? Nie wiesz. Przy czym czytasz książkę i nie wiesz, gdzie co jest. Ja do trzeciego tomu nie zdawałem sobie sprawy, że Unia leży na wyspie. Tak, ja tak samo. Ja tak... Okej, okay, było powiedziane, że Unia jest potęgą morską, więc tak. Można było się domyśleć, że ma dostęp do morza na całej innej granicy, a nie nikt było nie powiedział, nigdzie, że to jest pierdolona wyspa. Tak, że to jest wyspa, dokładnie. Dopiero musiałem zobaczyć mapę, żeby sobie wyobrazić ten świat, bo nie potrafiłem. Tak, to może jest faktycznie minus. Jest po pierwsze sztampa, jeśli chodzi... Jest też ten słynny, trudny wstęp. Trudne wejście w ten świat. Zauważyłeś to? Tak. Pamiętasz, sam zacząłeś czytać pierwszą część? Kurde, polityka. Dragonis Memoria, flashbacki. Czy właśnie nie, tam polityka była fajnie akurat pokazana, bo polityka w tej książce była takim typowym narzędziem. Okay, I to było świetne. Inaczej, polityka była tłem wydarzeń, a nie... Z samymi wydarzeniami. Tak, a nie rdzeniem wydarzeń. Rdzeniem, tak. Nie powinienem mówić tego słowa. Czy możemy się jeszcze do czegoś doczepić? Ja bardzo jako sympatyk kobiecych ról w fantastyce mógłbym się jeszcze doczepić żeńskich postaci, ale to chyba sobie powiemy przy postaciach. Do tych właśnie przychodzimy, więc możemy od tego zacząć. Tak, dobrze. Ilu mamy bohaterów w tej książce? Głównych postaci? No trochę ich jest. Policzmy sobie. Główna drużyna. Mamy mojego ulubieńca, Inkwizytora Glockta. O jest, dobra. Wspaniały człowiek. Logan Dziewięciopalcy. Dokładnie, Jezal, Krwawa Dziewiątka. Tak, Jezal Dan Lutar. Dobrze, ty to wymówiłeś, nie ja. Tak, dokładnie. Mamy Ferro. Mario West, myślę, że kwalifikuje się jako jedna z głównych postaci. No to jest ten słynny zabieg... Od drugiej części. Tak, to jest ten słynny zabieg, wrzućmy postać poboczną jako główną, potem rozróbmy z nią co chcemy, na przykład wywalmy znowu ją na postać poboczną, tak? Mhm, możemy, albo ją do minimum, tak miał na przykład Cyrus z Dragonis Memoria, mogę to porównać do tego? On też tak miał. Chyba tak. Dwójka była jego główną książką, w trójce... Powiedzmy, dobra, był bardziej rozwinięty niż Major West, ale nie był tym, wiesz, w tym top-tierze, tak. Nie? Ekipa Logana. Właśnie, kurde, to... To jest ciekawe, bo to są postacie, których prawie nie było, potem nagle były i potem nagle te postacie opanowały jedną trzecią książki. I to było zajebiste. I to było zajebiste. To było tak dobre... Tak. To wymienię ich pokrótce. Wilczarz, zacznijmy. Tak, Wilczarz, Rut, Trójdrzewiec, Harding Ponurak, Tul, Burzowa Chmura, Czarny Doł. I ostatni, którego był najsłabszy, nie pamiętam jak ma na imię, jakoś na F. Forlon najsłabszy? No, chyba tak. Jakoś tak, Forlon, tak. Dlaczego wszyscy mają ry w imionach? Masz przejebany rider. To prawda. Powiem tobie tak, i to jest typowa ekipa północnych. Tak. Moczy mordy. Bojownicy. Bojownicy. Każdy ma charakter. Tak, każdy ma prawda. Swoje wybitne umiejętności. Czarny Doł, jeszcze zapomnieliśmy o Czarnym Dołie. Nie, mówiłem. Mówiłeś? Mówiłem, oczywiście. Dobra. Gdzieś bym zapomniał o tym przyjemniaczku. O najlepszej postaci z tej ekipy, co? Każdy ma unikatowy. I to jest fajne. W jednym rozdziale mógłbyś. Każdy unikalny charakter, autor zmieścił każdy unikalny charakter i mogłeś po prostu bardzo dużo się o nich dowiedzieć. Mimo, że piątka bohaterów była jako jeden rozdział. I to było zajebiste. Mhm, tak. To było mega. I to było ciekawe, bo tak jak większość rozdziałów w pierwszej książce była z perspektywy jednej postaci. Głównie. W drugiej książce... Nie, w pierwszej... Tak, nie, tak. Dwóch jeszcze miałeś Lutara. Ale nie, ale chodzi mi o to, że osobne rozdziały były z różnych perspektyw. W drugiej części te perspektywy trzeba się troszkę przeplatać,
zależy od sytuacji, że te podrozdziały były już, miały narrację z punktu widzenia innej postaci. Tak. A potem właśnie już w ogóle wzięli te kolektywne rozdziały, które były przemieszane, że to było, to była niby narracja jednej postaci, tu nagle cała drużyna. Zabawa i to znowu było świetne. Tak, pewnie będziemy do tego dążyć. Zabawa. Tak, tak, bo powiem tak, tak jak to było coś, co spopularyzowała chyba bardzo mocno Gra o Tron. Bo tam, łączenie, tak, osobne bo tam rozdziały, tak, łączenie bo, potem tych rozdziałów. Ale tam dosłownie rozdziały były nazywane imieniem postaci. Także o tym po prostu. I każdy rozdział był z perspektywy konkretnej postaci. I na dłuższą metę to już zaczynało męczyć, kiedy tych postaci było więcej. Mniej, nie wiadomo. Tak, dokładnie. A tu nagle mamy narrację, w której trzy różne typy narracji zostały połączone w jedno. I to działa świetnie. Tak. Nie nudzi, mamy inną perspektywę, inne spojrzenie na sprawę. Ciężko nam stwierdzić, na ile narrator... Bo kurczę, czasami narrator jest... Forsuje pewne postacie, Czasami narrator jest trzecioosobowy też zupełnie. Tak, dokładnie. To już jest... Czwarty narracji tak. Znowu. Rewelacja. Zabawa konwencją, która ani nie męczy, ani nie jest tego za dużo. Mhm. Sam raz... Tak, to świetnie zbalansowane. Balans jest tam zachowany perfekcyjnie. Tak. Przy czym mówimy o narracjach, a mieliśmy mówić o postaciach. O postaciach? Mogę ja zacząć? Tak. Jeszcze jednej postaci nie wspomnieliśmy, bardzo ważnej. Moje żywość? Nie. Bajas pieszy wśród magów. On nie miał własnych rozdziałów, nie liczy się. Zbrodniarz wojenny, ty. O dziwo był najważniejszą postacią w całej serii, jak się okazuje. Tak. Nieważne, zaraz tak, dojdziemy zaraz do tego. Dojdziemy. Co chciałem powiedzieć o postaciach? Tak. Antypatyczni. Nie można się z nimi w ogóle łączyć utożsamiać, tak. Można do pewnego etapu. Nie, można jakąś więź emocjonalną. Tak. Znaczy, zauważmy jedną rzecz. Nie. Wszystkie postacie w tej książce zostały postawione w sytuacji ekstremalnej. Mhm. I te wszystkie postacie przeżyły w sytuacji ekstremalnej, więc możemy sobie już powiedzieć od razu, jacy to są ludzie, tak? Wiemy, kto przetrwał w Oświęcimiu. Powiemy tak, ej, no chcesz mówić? Glokta, złamany przez życie, przez tortury, jest po prostu cynikiem dążącym do tego, please end this, zabijcie mnie, ja już widzę siebie jako trup, tak. bo Logan, mogę. Największy bohater i największy zbrodniarz na północy. Logan, pierdolony psychopata, zbrodniarz wojenny i bandyta. To który prawda. Tłumaczy się, że zawsze chce się zmienić, ale coś mu kurny nie wychodzi i zawsze wraca do Matyś, punktu zero. Trzeba być realistą. Tak. Jak on często mawiał. Tak, trzeba być realistą. Ile jest po prostu, może nie kłamie, ale mówi nieprawdę. Tak. Mówi, że chce się zmienić, nie robi tego w żaden cholerny sposób. Jest po prostu... On chciałby, ale on nie zna innego życia. On nie bronisz potrafi... Go, bronisz go, trochę tak. Bronisz tego cholernego zbrodniarza. Troszkę tak, bo równie dobrze możesz nasać na postać graną w filmie The Wrestler, ale po raz kolejny masz sytuację człowieka, który umie robić tylko jedną rzecz w życiu. Okej, okay. To po co te wywody innym postaciom, że powinieneś robić tak, nie tak, dlaczego, nie wdawaj się we dlaczego? Mnie. Bo człowiek, który wiesz, no. Sam jest w stanie się zmienić, mimo że sam się przed sobą nie przyznaje do tego, no. Chce, żeby inni byli lepsi. Dobra, okej. Okay. Tu ci przyznam rację, no ale kurde, on, no nie oszukujmy się. On mówi ludziom wprost, nie chcecie iść moją drogą i w tym miał cholerną rację. Natomiast Logan jest też człowiekiem, który nigdy nie wychodził ze swojej strefy komfortu. Okej, okay, tak. Tak w takim sensie, że został postawiony w pewnej sytuacji. Ale, mógł coś zmienić. Ale co zrobił? Słuchał rozkazów. Słuchał od początku, słuchał duchów, potem słuchał Bajaza. Potem... Benota, jeszcze zapomniałeś o Benocie. O tak, słuchał Betoda, tak. On zawsze wypełniał rozkazy. Był cholernym, wykidałym żołnierzem. Tak. Nie znał innego robić, życia. Tak, umiał tylko jedno. Nie. Umiał zabijać. Przepraszam cię bardzo, miał kiedyś żonę i dziecko i kiedyś podobno uprawiał rolę. I chciał do tego wrócić. Pamiętasz ostatni tekst? No i co z tym uprawianiem? Przyjdzie na to czas, czy coś takiego, ale... gdzie wilczarz mu wypomniał. Tak, z drugiej strony właśnie też powiedział, nie że... Nie powinniśmy uprawiać teraz roli, jak mówiłeś? Tak. No tak. Nie. No. Bo on powiedział wprost, bo Logan mówił, że jeszcze ta jedna bitwa, a wilczarz pytał,
ale... Która to, kiedy która będzie to... ostatnia? Tak. Która to ostatnia? Zawsze będzie jakaś bitwa. Tak. Zawsze będzie jakaś bitwa. Ale... akurat był najbardziej rozsądnym tak. człowiekiem z ekipy. To prawda, to prawda. A Logan... Nie, nie rysząc Trójdrzewca, ale Trójdrzewiec tak. już był bardziej... Czy Trójdrzewiec typem... był typowym wodzem? Wodzem, po prostu, tak. Wodzowski, tak? Wyobraźcie sobie Wikinga, siwa broda, wielka tarcza. No, tarczownik zasadniczo, typowy. Tak. Dość stary, dość siwy, ale dość niebezpieczny. I, no, bo przez doświadczenie. Nie? No tak, nie każdy dożywa tego wieku w tym ale świecie. Ale to o ekipie to może zaraz, no bo dobra, no mamy Logena. Ja mam z nim mieszane uczucia, no jestem jak Loszka. Podoba mi się w pewnych aspektach, ale kurwa, no jest odrażający. No nie, nie można go podziwiać, nie można go lubić. Jest cholernym zbrodniarzem wojennym, nie tak, oszukujmy się. No. To jest też ciekawe, jak go przedstawiono, bo to jest postać, której postrzeganie zmieniło się może nie o 180. Wahadło. Ale o dobre 120 stopni, czytając książkę. Tak. Okej, wiedzieliśmy, że jest wojownikiem. Ale co było o nim mówione wcześniej? Ludzie srali było pokazywane, to było później. Na początku było pokazywane, że jest dobrym przyjacielem, dobrym przywódcą, że chce się zmienić, że dba o tak, towarzyszy. Tak. Tak? Pokazywane było jego... Szuka ukrytych wrogów jego, w kiblu. Tak. Były jego wszystkie dobre przymioty, tak? On bronił, on pomagał, on tak, chciał być tym człowiekiem. Pierwsza część przedstawiała go jako cholernego, takiego wodza typowego, no nie wiem, no tak. Chce coś zmienić, naprawdę. I de facto zdolności przywódcze miał zajebiste. Nie miał zajebistych zdolności. Ludzie się go kurwa bali i wykonywali no. rozkazy. Wow, moment. Na północy się go bali. A. Ekipa na południu, którą miał, okej, stwierdzili, no dobra, no jest duży, jest pobliźniony, pewnie jest niebezpieczny. Ale zauważ, że ludzie go szanowali. Tak. No miał ten dryk taki przywódczy w sensie czy Jezal, strategiczny. Czy Fejok, która mu zaufała ostatecznie. Rozumiesz? Okej, okay, no. On potrafił sprawiać, żeby ludzie za nim podążali. Chętnie lub nie. Dobra. Tak? Ekipa na południu, całe dwa tomy mówiły... Było to kiełkowanie właśnie. Mówiły o Logenie, który chce się zmienić. Tak. Kiełkowało to takie jakby... U czytelnika kiełkowało to takie zaufanie, wiesz, że ta postać będzie tą postacią, która się zmieni. Tak. I doszliśmy do momentu, w którym był moim zdaniem najbardziej tragiczny dla postaci Logena. Moment, którym, oh shit, here we go again. W którym on podjął decyzję, wraca na północ. Tak. On wiedział, że nie ma tam po co wracać, on wiedział, że... Ma tam samych wrogów. Samych wrogów, że niedokończone sprawy zrodzą tylko więcej niedokończonych spraw. Miał opcję. Miał kobietę, ale oni oboje nie potrafili sobie powiedzieć. Ale oni obydwaj byli skrzywieni pod względem oczywiście, miłości. Tak. To nie o to chodziło, że oczywiście, oni że nie tak. potrafiliby stworzyć związku, tylko... Szczerze? Okoliczności oni... ich nie... Oni nie potrafili sobie tego powiedzieć, tak? Bo on nie mógł jej powiedzieć o tym, żeby nie wypaść na słabego, bo tak. w całym jego życiu on był tą silną postacią. Ona nie mogła mu powiedzieć. No też nie chciała wypaść na słabą. Nie chciała okazać zaufania, tak? No też nie chciała wypaść po prostu, na słabą. No mniej więcej. Bo on była więcej, silna, tak. silną kobietą. Tak. Może teraz przejdziemy do Ferro, jak już dokładnie. Jesteśmy. Postać, która dość późno w pierwszej części się pojawia. Tak, na końcu. Nie jestem dobry w opisywaniu kobiecego charakteru względnie pisanego przez mężczyzn, bo to dobra, wiadomo. Mocno skrzywdzona przez życie. Od dzieciństwa sprzedawana w niewolę. Była Luchana. Prostytutką, była niewolnicą. I w końcu stwierdziła, ja tego tak nie zostawię. Co? Powiedziała, ja tego tak nie zostawię, jak każda... Napędzane rządzą zemsty na kalifacie. Tak. Chce się zemścić na wszystkich. Ona nawet nie ma konkretnego obiektu zemsty. Ona ma! Tam... Ona chciałaby zabić tego, wielkiego kalifa, kurde, tego. Ale to do Kalula. Kalula, tak. Ona najchętniej by chciała na początku zabić... nie chciała. Na początku ona chciała zabić Gujokulczyków, po prostu wszystkich. A tak, Julawej. Tak. Wszyscy. Ona mówiła wprost, zabić ich jak najwięcej. A na końcu zabić... przywódcę tamtego księcia. Tak, bo pajac jej cel postawił po prostu. Tak, a Bez powiedział, słuchaj, ten pajac jest jednak taki, no okej, okay, niby jest tam tym kalifem, ale kto inny pociąga za sznurki. No, dokładnie. Odezwał się. No właśnie. Była specjalnie sprowokowana. Postać jest tak antypatyczna, nie chcemy jej lubić. Ja tak, jej w ogóle nie wiem, czy jest płytka, czy jest głęboka. Nie, jest płytka. Co sądzisz o niewolnicy, która całe życie spędziła w niewoli, która ma... No tak.
Po prostu. Jak to było? Jedną misję. Książki? Za cholerna strata czasu. Buziaki, całowanie, miłość. Na co to komu? Komu to potrzebne? Tak, to i prawda. I tak mówi chyba o 3/4 rzeczach, które widzi w innych, tak. W innych krajach, w innych zachowaniach ogólnie, ludzi. Ogólnie dla niej uznaje za zbędne. Niepotrzebne i zbędne jest wszystko, co nie prowadzi do zemsty. Tak. Napędzana po prostu te paliwo, tylko jej to daje jakąkolwiek motywację, no bo do życia. Przy czym uwaga, myślicie sobie teraz pewnie, no, kurtyzana kalifa, niewolnica, prostytutka, pewnie dobra dupa. Nie. Otóż nie tym razem. Ma kurwa żółte kocie oczy, tak, jest czarna. Jest okropnie wychudzona, ma wiecznie przetłuszczone włosy, krótkie, poszarpane, nie wiem czy ona... Ważne, że ma żółte nożem, oczy. Tak, żółte, żółte oczy odrzucają wszystkich ludzi, bo nikt nie może na nią patrzeć przez to, bo są obrzydliwe po prostu. Nawet nie są kocie, są po prostu żółte, są okropne. Jak jakby chore. A i śmierdzi szczochem, to jest ważne. Tak, bo z jej doświadczenia wiedziała, że przebieranie się... Jak to było? Bo Feria miała straszne problemy z zaufaniem i ona prawie nie spała zasadniczo. A, tak. Nie musiała z pewnego powodu, nawet za bardzo, ale to już inna kwestia. W każdym razie ona nie ufała innym ludziom na tyle, żeby pozostawić się bez ochrony. Bez ochrony na zasadzie, że przebierając się przecież nie ma broni w ręce. Bo nie zdąży sięgnąć po broń. Dokładnie. O to jej chodziło. Już nawet tam obrona przed gwałtem czymkolwiek była dla niej drugorzędna. No najważniejsze było to, że ona zawsze, w każdym momencie musi być gotowa na to, żeby kogoś zabić. Albo spierdolić. Tak. Więc ona po prostu, ona się nie przebierała. Ona przez pół roku szła przez pustynię w jednych ciuchach. I w momencie, kiedy próbowała wejść do miasta, to stwierdzi, że ona tak śmierdzi, że nikt nie chciał do niej podejść. Tak. Tak. Ach, ta piękna asasynka z południa. Ich się za cholerę nie da lubić. Wypraszam sobie, bo teraz przechodzimy do Lutara, którego polubiłem. Próbował coś zmienić jak polityk opozycji w naszym kraju. Szkoda, że nie zdech. Dlaczego? Dlaczego wszystkim by to było na rękę oprócz Bajaza? To może teraz ja powiem. Wypraszam sobie, gdyby Jezal zdechł, to byłoby to jedyne sensowne pokrzyżowanie planów Bajaza. Tak, tutaj mamy... Od razu przechodzimy do Jazela, tak? Tak, rozumiem. Jezal Dan Lutar. Młody, arogancik. Cała szlachta. Wracając, tu jest fajnie oddana szlachta. Tak. Jest cała szlachta jest po prostu arogancka. To jest raz. Niespodzianka, skurwysyna. No, dobra, no sztampa, no, być może, ale... No. I tutaj masz tego bohatera, przy którym myślisz, że się naprawdę zmienił. Cała pierwsza książka, i czytasz jego rozdziały, no bardziej romansidło. W sumie... Jakie romansidło? Druga część też. Przepraszam, pierwsza książka jest na zasadzie, mam was wszystkich w piździe. Wygram ten turniej. Znaczy nie, właśnie nie był pewny tego. No dobra, on zawsze też był niepewny siebie. Tak, ale mówił, jestem piękny, wspaniały, zajebisty, przystojny, podziwiajcie mnie, kochajcie mnie. Wszyscy inni są moimi zabawkami, tak? Okej, okay, dobra. Przy samym końcu może rzeczywiście w pierwszej części tam wywiązał mu się ten romans, w którym zaczął mu zależeć na kobiecie. Okej, okay, no, ale no mamy... Ale postawiłem przed faktami względem małżeństwa. A, tak, powiedział, że wywalony, znaczy to się ciągnęło. To ja ją kocham! Jest inna niż wszystkie kobiety. Ja nawet nie wiem, jak nie zagadać. Ale jakby miał się z nią żyć? No nie, na przykład z innego tak rodu było. I nie ma pieniędzy. Słuchaj, tutaj nie chcę za bardzo spoilerować. Masz kobietę, ale kto ci broni do niej chodzić? No w sumie. Właśnie o to chodzi. I druga część. Dobra, on był cwaniakiem. W drugiej części miał się zmienić. Tak, dostał... Dobra, spoiler. Maczugą o to ci dostał, chodzi? Dostał wyj, tak? Jezu, ile tam było jego pięknej twarzy, która została szpecona. Wiecie o co chodzi, jest koleś, który jojczy, tak? Cały czas jojczy, tak. Bo jest piękny, zajebisty, nigdy mu się krzywda nie stała. I nagle zostaje postawiony przed brutalnym światem. Nagle, o kurde, te miecze nie tylko mają ładnie błyszczeć i być turniejowo, nie, tylko, ale był tylko dobrym szermierzem, żeby nie było. No jak tak, ale był chyba wojownikiem. Nie, bo potrafił walczyć. Dwóch na jednego był, wybrał. Był szermierzem, ale nie wojownikiem. To dobra. Jest różnica. Okej, okay, dobra, tu okay. Się z tym zgodzę. Powiem sobie, że przy pierwszej walce zmroziło go.
No bo to była jego pierwsza w sumie dobra walka, no jak sam powiedziałeś. Zmroziło go, jak to stwierdził Logan, o dobrze, że się nie zesrałeś. No, Jezu, tam pada tyle, ile jest się jest mnóstwo zesrał, tekstów o gównie. O gównie, ile, tak. Zesrałeś się? Nie, no a ja tak. I to pada. Wilczarz chyba z 30 razy się zesrał w gacie, przynajmniej tak mówił. Przy tej akcji. Wspominał, tak. Był dziarskim wojownikiem. Zawsze chciał mu się szczać przed akcją. Tak, był dziarskim wojownikiem, ale zawsze jest ten tekst o szczaniu. Chciałbym tak, czyli Jeza miał się zmienić, po raz kolejny Ej, dla mnie miał się postawił, zmienić. Dla mnie coś drygło. Ta, drygło, tak, jak Aldi zobaczył. Kuta 60-latka, ale drygło. Drygło. Na końcu jednak powiedział, sam Bajas go szkolił na bycie, ale wiadomo, czym to się skończyło, tak? Wywołał jego zawał serca, czy co? Uwaga, czekaj, jak to było? Wielki wojownik z północy pojechał na południe, zaczął mu zależeć na ludziach, wrócił na północ się spierdoliło. Luthar, młody arogancik, wyjechał do świata szlachty, zmienił się, zaczął mu zależeć, wrócił. Oh shit, here we go again. Wrócił do świata szlachty i nagle znowu był taki sam. Jedne co, to miał jakieś szlachetne pobudki, ale... Nie, cała konspira, w którym został wprowadzony, te pobudki może to go zmieniło. Nie były wsparte żadną praktyczną wiedzą ostatecznie. Wszystko, co próbował zrobić szlachetnie, było chujowymi decyzjami tak naprawdę. Powiem tobie nie. Które były bardziej jego kaprysami. Jeśli nie mówimy o intrydze Bajaza, on prawdopodobnie ożeniłby się z tą... Boże, jak ona miała. Z tą samicą. Tak. Bo mu naprawdę zależało. Ja ci powiem, był motyw, że mu nagle zaczęło przeszkadzać całe to miasto. No tak, ten przepływ. On może tak, nie pragnął wracać tam nie do dziczy. Do luksusów. No, który jak... został sprowadzony do, prawda, no dobra, przez kogoś. Dobrze, wrócił do luksusów i znowu stwierdził, że no nie, jednak to, co mam, jest ważniejsze. No. Z całym szacunkiem, ale jakbyś dostał tyle, co on, też nagle by ci zaczęło zależeć na czymś innym. Niż na samicy, czy tam doczesnym. Jak najbardziej to rozumiem, ale ostatecznie on był w stanie się uwierzyć w każdy układ. No bo był debilem. Bo on brał wszystko, co mu było na rękę. No był idiotą. On się nie zmienił. Tam nawet on był pada. Tak, on był tak samo głupi. Tak, on pada, tam pada niejednokrotnie, że jest cholernym idiotą. No bo był, no. Dostał propagandę od Bajaza, tak? Wszystko został podane na tacy i wszystko zaakceptował, tak jak mu dawali, po prostu. Nie, na końcu się chciał. Przynajmniej coś dygło mu, tak jak ja powiedziałem przed chwilą. Dygło mu, niestety. Sorry. I nic z tego nie wyszło. Cała oczywiście, ta... bo i tak nie miał jaj ostatecznie. Tak. W ogóle jego historia jest... Później się robi taka troszeczkę opera mydlana. Znaczy, ogólnie jego historia jest bardzo przykra. Jest przykra, jest... Tak. Jeszcze... Taki trochę jego upadek obserwujemy. To jest zabawne, zważywszy na to, jaką piastuje na końcu książki. Tak jak mówiłem, ta książka, jeżeli nawet czegoś się spodziewamy, że coś się stanie, to się stanie w zupełnie inny sposób, tak. niż to wyobrażamy. Dobra, dalej. Kto nam jeszcze został tam? Admirał. Pułkownik West. Pułkownik West? Tak. Człowiek z problemami emocjonalnymi, który jest wielkim patriotą. Co ja wam powiem? No, dobry wojak, dobry szermierz. Który ma naprawdę, mimo... słynnych w cudzysłowie wyskoków, jest tam naprawdę chyba najnormalniejszą postacią w tym całym grajdołku tych... To prawda. Jest człowiekiem z gminu, zacznijmy od tego. Tak. Ma zakola. To prawda. Ma zakola. Dba o siostrę. Mimo wszystko dba. Tak, jakby nie patologicznie to wyglądało, no, że nie ruchaj się z tym, a z bardzo tym... Bardzo patologiczna rodzina ogólnie, ale no nieważne. Nienawidzi, jak kobiety są ofiarami przemocy. To prawda. Którą sam uprawia. Oj tam zdarzyło mu się. Jest cholerykiem taki, po prostu. Taki pojew, ma wybuchy. Pojew chwili, nie? Ma wybuchy, jest cholerykiem, tak. Lekkim borderem. Tak. Wiesz, natomiast jest świetnym strategiem, bardzo dobrym żołnierzem i tak naprawdę... Przyziemnie myśli, nie ma wydumanego ego, jest najbardziej ludzki z tych wszystkich postaci. Jest realistą. Dokładnie. Zauważ, że jemu Logan tego nigdy nie powiedział.
Trzeba być realistą. Nie, dostał po prostu wściekły jako ksywę. Bo to pamiętaj, prawda. Za czyny dostajesz ksywę, albo tak. Za oszpecenie. Tak, za to, co zrobisz, dostajesz ksywę. Tak, wściekły. Wściekły. Nie, świetna postać, bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podobał pułkowniku West. On jest, jak dla mnie, głównym bohaterem dwójki. W sumie... On po prostu ma tam pół książki dla siebie, ale w jedynce, jak i w trójce jest już postacią poboczną, spada. Chciałem powiedzieć tak, że jego czas jest między drugą połową dwójki, a pierwszą połową trójki. Mhm. Już tak. Tak, ale świetny realista, świetny strateg, świetny żołnierz. Pamiętasz, gdzie obok tych dwóch generałów, gdzie musiał ich wysychiwać. Jezu, tak. Jezu. Ale naprawdę, człowiek, który stoi na wysokości zadania, nie? I człowiek, takich który... ludzi potrzebuje Unia. Dokładnie. Właśnie też mi się bardzo podobało, właśnie już przechodzimy za chwilkę do ekipy Wilczarza. Nie zapomniałeś o Bajasie? Nie wiem, czy chcę o nim mówić, szczerze mówiąc. Zbrodniarz. Papież tak, książek. W każdym razie West uchodzi za twardziela, ale z drugiej strony, jak jest z północnymi, w ekipie północnych, to oni widzą w nim wypierdka i on czuje się przy nich jak wypierdek, ale w końcu nawet wśród nich zdobywa szacunek i renomę. No, mówię, jest najbardziej ludzką postacią tak, z tych wszystkich. Popełnia błędy, tak. Wiadomo jakie, puszczam oko. Tak, a to jest człowiek, który się potrafi przystosować do sytuacji. Tak. W każdej sytuacji dostosuje się, zrobi co trzeba. No musztra przetrwa. Na nim to jest typem wojaka, nie? Jest po prostu tak, zawodowym żołnierzem. Jest zdyscyplinowany bardzo. Tak, zna swoją pozycję w szeregu. To jest przede wszystkim też ważny element. Kontakty z rodziną. Oj tam, dużo tej rodziny nie miał. No i co? Ale kontakt z kobietami ogólnie? No słabo, trochę incel. Jakby to było na nasze czasy. No bo wie pan, jest panu tyle złości. O, ale kosz, najgorszy kosz jaki czytałem w książce. Tak. Dobra, no to bias. Pierwszy wśród chujów. Ten skurwysyn jeszcze żyje? Przepraszam? Obawiam się, że tak. Najgorzej. Antymag. Wyobraź sobie... Antypapież. Wyobraź sobie mag. Ponad 1000 lat. Zabawa z konwersją. Pradawny. Kogo widzicie? Gandalfa Białego. Pana z długą brodą, fajką. Merlin, Gandalf, tak. Szary. Dawaj jeszcze kogo. Tak. Nie wiem. Archetyp maga. A teraz wyobraź sobie, że ten wielki mag ma jakiś 1,60 m. Jest niecierpliwy, łysy. Jest przygrubawy, łysy, ma szczątki zarostu, ręce ma jak dwie buły, bo fizycznie też zapieprzał przez pół życia. Ma takie plebejusze, taki wygląd, tak. Wygląd starszego plebejusza. Wyobraź sobie, że ten mag wyskakuje z pytągiem na wierzchu. Uwalony pianą. Nie, dobra, krzyczy, co to się kurwa dzieje i zabija najbliższą osobę. Znowu wracamy do zabawy z konwencją. Bajas nie jest niczym, czym jest mag, jakiego sobie wyobrażamy. Z fantastyki. Tak. Fantastyczny mag. Tak. Niecierpliwy. Choleryk. Co tam jeszcze? Nie przebiera w słowach. Robi to, co chce. Kłamliwa kływa. Tak. Strasznie kłamliwa. Tak. Wykorzystuje, pociąga za sznurki. Manipulant okropny. Wszystko, ja go znienawidziłem. Wszystko, czego nie jest w stanie osiągnąć gadaniem, osiąga siłą po prostu. Tak, bo tak. Tak, bo może. Ja tą postać ewidentnie, naprawdę, w tej książce po prostu popłynęły mi emocje, znienawidziłem ją. Powiem szczerze, to jest na zasadzie... Jak to bym powiedział po biegu? Wiesz, jak on jest kurwą, no naprawdę. Tak. Na zasadzie, co by było, gdyby po świecie chodził Bóg i był zły? Nie, inaczej. Co by było, gdyby po świecie chodził Bóg i był człowiekiem? The Boys, hej, cześć. Hej, dobry serial. W sumie tak. To jest to samo. Tak. I uwaga, i teraz moja konkluzja o tych postaciach. Bardzo ważna rzecz. Nie wiem, czy nie będziemy tak rozsłuchać na to ekipę Wilczarza, bo to po prostu trzeba przeczytać, tak? Ich trzeba po prostu ogarnąć. O ekipie nie chcesz mówić? Co o nich powiedzieć? Są charakterni w każdy, no są. W każdy sposób. Czytasz rozdział o ekipie pięcioosobowej, gdzie zawsze to przy
takiej grubości, przy takim materiale zawsze sprawia problemy, bo im więcej postaci, no... Zwykle książki skupiają się na trzech, czterech bohaterach, tak. No mówimy chyba, że mówimy o Grze o Tron. Znaczy mi po prostu chodzi tylko o to, że nie mam za bardzo co o nich powiedzieć. Hej, są zajebiści z charakteru. Są. Swój chłop, jak to się mówi. No, są. Wilczarz, zajebisty węch, też trzeźwo myśli. Dla mnie jest na poziomie Westa. Dom jest realistą. Puszczam oko. Trzeba być realistą. Nie, znaczy, zaraz od... Wilczarz tak szybciutko. Wilczarz, realista, tak samo. Nie, właśnie, przepraszam, pomyliło mi się. Wilczarz jest po prostu, wiesz, swój chłop. Tak. Też jest przy ziemi. Man of the people, tak się mówi. Wie co robić, zajebisty węch. Nie najgorszy szermierz, nie najgorszy łucznik. Łucznik bardzo dobry nawet. Nie, ponurak był lepszy. Oczywiście, ponurak był najlepszy we wszystkim. Tak, to było najśmieszniejsze. Ponurak był najlepszym szermierzem, najlepszym łucznikiem. Taki ukryty skarb, jak to po angielsku mówią. Mamy ponuraka, który wypowiedział może ile kwestii. Nie liczymy Nie liczymy Wiedźmina, tylko liczymy w tej chwili jego kwestie. 10? 5? Zależy, czy mówimy o pełnych zdaniach, czy o równoważnikach zdań. Pełnych zdaniach. Bo on ma tendencję do stwierdzenia. Tak, to człowiek, który prawie nigdy nic nie mówi, ale jeżeli już coś mówi, to stwierdza oczywiste fakty. I czasem był tam taki motyw, że nagle się tym unijnym językiem posługiwał. Uwaga. Z czystym perfekcyjnie. Powiem inaczej, to jest Kevin Smith. Cichy Bob. Tak, Cichy Bob, dokładnie. Cichy Bob. Zawsze jest cichy, jeżeli coś mówi, to bardzo nie wie jakieś 2-3 słowa, ale jak już mówi, to wszyscy mają nagle takie wow. No. Co on powiedział, tak. On płynnie mówi w obcym języku, co do chuja. Najsłabszy. Koleś po prostu był najsłabszy. Ej, ale poświęcił się jak bohater. Ja pójdę do nich. To prawda. Wiecie, że zginę, nie? Wiemy. No, super. Co będzie, to ma być? No. Dzięki za współpracę, elo. I tak miał zginąć. Wiadomo tak. Z jakiego powodu. Cała ekipa była po prostu, może nie niewolnikami, ale miała to jest pewnie... Długą historię z pewnym panem. Dobra, spoilerujemy. Z królem Betodem, tak? Wszyscy walczyli przeciwko Betodowi. Tak. Przegrali z ręki tego. Tak, wszyscy przegrali pojedynki z Loganem. I dołączali się do niego. On ich wszystkich oszczędził i za to się do niego dołączyli. No bo, nie wiem, chyba kultura taka u północnych była. Jednego pominęliśmy jeszcze. Tulduru, burzowa chmura. Myślałem, że o czarnym dołie powiemy. Tulduru, świetna postać. W sumie taki wielki debil. Archetyp wojownika. No, wielki głupek. Jak to nie, było? Nie, no nie był aż taki głupek. Był. Znaczy, dla mnie się wydawał zwykłym takim wielkim... Też powiedział 4 zdania w książce. No, dobra. On albo się śmiał z prymitywnego żartu, albo co prymitywne żarty, albo kogoś zabijał. Dobra. Okej, prymitywny wojownik. Tak. No i czarny doł. Największy cwajak wśród cwajaków. Tak. Czy jeszcze tylko dam od Ludu, że ktoś był tak wielki, że nawet przy innych wielkich był kurwa wielki. Tak. To było jak Logan go miło w ciemności. Do tej pory nie mogę uwierzyć, jakim z tego pokonałem, nie? Tak. Czarny doł. Czarny doł ma reputację. Bycie kurwą z kurwysynem. Morderca, gwałciciel, podpalacz. Straszny charakter miał. Jest to tak. To jest kwintesencja antypatycznej postaci, przepraszam, że się powtarzam, ale kurwa, tak. Go się nie da lubić. On zawsze ma swoje zdanie, zawsze nie podoba mu się, co inni myślą. Tak. Nic mu się kurwa nie podoba. I w cholerę klnie. Tak, w cholerę klnie. Pluje. To było tak, trochę charakterystyczne. I ma ten uśmiech z żółtymi zębami, który zapamiętują wszyscy na długie chwile. Po prostu czarny doł cieszy się na całej północy reputacją najgorszego zła, które może ci się przydarzyć. Tak, jest po prostu... Akurat to... Z nim sceny były zabawne, chociaż nie, na początku wydał strasznie odrzucał. Tak. Strasznie, bo on negował każdą decyzję, dosłownie każdą, nawet o głupie odlanie się. Tak już teraz wyolbrzymiam, ale o głupie odlanie się, wiesz, ekipy. Tak, to prawda. Zrobienie przerwy. To prawda. Marszu. Co do chuja, to tak czy no. Okej. Okay. I na końcu okazuje się dość przewrotny. Tak. Ale czegoś spodziewać po czarnym dole. Tak. Wspomnijmy jeszcze poboczne postacie? Szczerze, poboczne postacie jakoś bardzo mi nie zapadły w pamięć. Kobiece. Ardy.
siostra porucznika i pułkownika. Trzeba wspomnieć, że ja jestem wielkim fanem kobiecych postaci w fantastyce. Ogólnie, kobiece postacie tutaj są bardzo otwarte, bardzo szczere w tym, co robią. Nie ma ich dużo. Może tak, ale też może dlatego, że zostały wyjęte. Zostały wyjęte albo postawione w takiej sytuacji. Tak? Fero była po prostu młodyczką, której marzeniem była zemsta. Ona nie potrafiła artykułować żadnych skomplikowanych rzeczy, nie potrafiła zinterpretować. Nie potrafiła myśleć emocjonalnie nawet. Tak. I największy przejaw miłości to pytanie: chcesz się ruchać? Tak. Cytat z książki. Tak. Ardy nie była nikim wyjątkowym. Była ładną kobietą, która była pociągająca seksualnie dla wielu mężczyzn i lubiła ten sport, powiedzmy sobie szczerze. Ale mnóstwo piła, nudziła się, była ironia, wredna. Autoironia i wredocza. Mężczyźni kochają za łzy. Kiedy... Tak, ale raczej Ryder... Marilyn Monroe chciałem zacytować. Kiedy jeżeli nie masz mnie, kiedy jestem najgorsza, nie sugerujesz tam, kiedy jestem pijana. A nie, czekaj. Może być. Może być. Idealnie. Tam mówiliśmy tak. O Glockcie. O właśnie, zaraz za chwilę do niego wrócimy. No, zostawiliśmy, wiesz, na koniec najlepsze. Tak. Kto ci jeszcze zapadł? Pamiętasz, dlaczego był to Sharon? Praktyk Sharon, oczywiście. Nie wiem, mam z nim jakąś taką więź emocjonalną. Z praktykiem Sharonem? Nie wiem. Wydawał się być szczerym chłopakiem, no. Wyszło jak wyszło, ale... No, chciał. Ale lubię go. Nie wiem, czemu lubiłem po prostu postać. Strasznie go lubiłem. Okej. A tam pełno się takich groteskowych wręcz postaci. Mamy tego szefa najemników. Tak, pijaka, Koska, który jest łysy, pije. Ma jakąś wysypkę na całej szyi. No, bo on mędy dostał. Znaczy te weneryczne choroby go zjadły. Ja wie, co on tam miał. On miał chyba wszystko. Tak. On pił tylko w najgorszych lokalach. I uprawiał seks tylko z najgorszymi dziwkami. No bo tyle było na niego stać. No, jak? On przepił 3 fortuny w życiu. Samo to. A, tak, racja. Koska był spoko, też autoironiczny. To fajna postać, mimo że najemnik. Autoironia też od niego mocno tak, biła. Ale był szczery w wielu tak, kwestiach. On powiedział, że jeśli ktoś mi zapłaci więcej, zdradzę cię. No. Jestem najemnikiem, kurde, czego ty oczekujesz? Tak. Przyjaźni? Tak. No. Benot mówi Kwai, mówimy o Kwaju. Kwai, nie wiem, Kwai mi nie zapadał w pamięć. Tak bardzo. Znaczy inaczej, przewijał się, miałem wobec niego podejrzenia pewne. Inni magowie, dużo ich nie było, co był ten, był Julwej, który był ciekawy, ale mało trzech, go było albo strasznie. Mówimy... Jojo Sulfur. Co? Kto? Ten, co miał oczy różne. A, sługa bajerzy. Garść się daje największą tam. Moi uczniowie mogą. No, tak. To właśnie ta kurwa wychodzi z bajaza. Tak. On sobie lubi podjeść to. Była jeszcze kobieta, która mieszkała w bibliotece. Tak, teraz z tych starszych magów. I był też jeszcze... Szaleniec, który był w tych ruinach miasta. Tak, Oculus. Który był właśnie w Starym Cesarstwie magiem. Tak, tak, no mówię, w ruinach Oculus. Co nie wierzył, on już wtedy nie wierzył bajazowi. Tak, to prawda. Podważał go za każdym razem. Tak, tak. Jeszcze postać pobocznych. Praktyk Vitali. Mówimy o rudowłosej, tak. Piegowatej idzie w kobiecie. Praktyk Inkwizycji jest zabójczynią, co tu dużo powiedzieć. Jak na ten przełożony? Jest zabójczynią, jest szpiegiem, jest matką. Najgorzej, najgorzej. Być matką. Tak. Arcylektor Sult. Właśnie, no, Sult. Tak, przełożony Glockty. No to typowy taki przełożony. Znaczy, mamy Inkwizycję ogólnie w tym tak, świecie, ogólnie która bardzo, tępi bardzo antymonarchistyczne, prawda, a tak naprawdę działa po prostu dla benefitów arcylektora. Tylko tyle, no, biurokracja. Po prostu arcylektor ma jeden cel. Zrobić sobie jak najlepiej, postawić się na jak najwyższym... Wstawić pionków. Tak, ustawić pionki i tak dalej. On jest politykiem, on chce władzy i cała Inkwizycja jest po prostu jego narzędziem do zdobycia władzy albo utrzymania aktualnej sytuacji przynajmniej. Dlatego się kłócił z tym Morawią, dobrze mówię? Tak, wielki sędzia Morawia, bo on mówił o władzy w rękach ludu. Wow, gdzie? W fantazy? Władza w rękach ludu? To nigdy nie wychodzi. Nie. Dość. Z czym wspomnijmy, zamknięta rada, układ polityczny.
generalicja. Realna władza. Tak, władza sądownicza, wojsko. Kto tam jeszcze był w tej radzie? Król, wiadomo. Co? Tam było właśnie, z rady były wyszczególnione 3-4 postacie ważniejsze, a pozostała ósemka była taka poboczna. Tak. No. Jak naprawdę. No, marszałek Varus. Varus, dobrze mówię? Ten, który uczył Jezala Szymy. On był spoko, on był takim staroszkolnym tym... No, po prostu żołnierzem. No. Ale on nie sprawował żadnej realnej funkcji wojskowej. Nie, on dowodził po prostu armią królewską, w sensie przybocznymi. On niczym nie dowodził. Najprawdopodobniej. Zauważ, on niczym nie dowodził. No. Czego podczas 80-letniego dziadka oczekujesz? Podczas obrony miasta może, ale wiesz, nosił tytuł marszałka, ale nie miał żadnej władzy realnej więcej. No to już mówimy o drugim, tym nie admirale, zawsze myślałem. Marszałku. Marszałek Bury, tak, on był. Tak, miał problemy z żołądkiem, na pewno. Ach, ta cholerna jest strawność. Potem problemy z żołądkiem. Potem tak, zaczął go rozumieć. No to tak. Stresu jest, żadna żołądku pewnie. O Jezu. Tak. Chcesz przejść do Glokty, czy jeszcze masz jakieś ciekawe postacie? Z tego panowych... Tam się mnóstwo ciekawych, nawet tak. Głupi, Boże, nie inkwizytor, tylko ambasador. Ambasador północnych? Północnych, też tego, cesarstwa Gurkulu. Tak. No w sumie tak. Każda postać Szalony jest... Góral. Piękna postać. Coś tam ze spermą chyba w jego było w tym. Co? Kam tam. Coś nie miał tam w tym. W coś tam było. Coś tam, nie pamiętam, Matylda jak to Matylda i Rok, nie? Tak. Chyba autor kojarzył jakichś tych Highlanderów. Wielki, gruby góral, który jest świetnym wojownikiem przy okazji. O księżycu zaraz, co? Tak, no i szalony, absolutnie szalony. Dobra, po prostu. Powiedzmy jeszcze o Glokcie, kończymy tę postać, tak. Bo zostawiliśmy najlepszą postać chyba. Inkwizytor Glokta przetrwał 2 lata tortury w górkulskim więzieniu. Czego on nie stracił tam? Chyba godność. Nie, godność też stracił. Stracił połowę zębów, połamaną mu wielokrotnie nogę, rękę. Ogólnie koleś jest jednym Kaleką. Wielkim węzłem bólu. Ledwo chodzi. Właściwie ta jedna noga albo boli, albo jest bezwładna na zmianę. Problem ze zwieraczem. Ej, właśnie miałem cię zapytać, tak? Jeszcze spoilerowo. Czy mu ucięli jaja, czy coś? Czy zostawili jaja? Nie wiemy tego. No bo tam było jakieś zbliżenie i... Tak, coś się działo, natomiast inaczej. Pewne przesłanki w książce kazałyby nam wierzyć, że on ma jaja. Mnie się wydaje, że stracił jaja, był eunuchem. Mam okresny. To po pierwsze. Ale on sra wtedy, a nie pod siebie, a nie ten. A nie erekcji dostaje. Panie, nie ma tego opisu. A uwierz mi, autor by zrobił soczysty opis jego erekcji. Uwierz mi. Naprawdę. W sumie. Jak to było? Sceny seksu. Pani magister, trochę w lewo. O mój Boże. Tak. No jego sny były powieprzone strasznie. No erotyczne ogólnie. No i nie tylko. Ogólnie jego postać miała... To jest chyba jedna postać, której sny są opisane. Mhm. Tak. I to jest koleś, który został zamknięty, że tak powiem... Parę lat w więzieniu. Nie, chodzi mi o to, że został zamknięty w świecie tortur. Tak. Czego? Był też kiedyś szermierzem, wielkim wojownikiem, lutarem. Żołnierzem. On był lutarem. On był lutarem, ale z jajami. On tak sądzi. Przeprowadził szarże na miasto. Dobra, tu mnie masz. Poświęcił życie całego oddziału i przestawił w niewolę. Tu mnie to masz. Był koleś z jajami. Samobójcza misja. On potrafił walczyć. Tam też chyba jeden z tych. Pamiętasz obronę miasta? Tak, tak, tam tak. Tam też on sobie gardło podrżną. Tak, jeden. Dokładnie, więc... więc tak. Człowiek złamany przez życie całkowicie, ale co się stało po tym, jak wrócił jako Kaleka? Został specem od tortur w Inkwizycji. Został zamknięty on w świecie miał, bólu tak, i tortur. Dostał tą robótkę w więzieniu, on nadzorował na początku więzienie, dostał, zrobił to zajebiście. W sumie tak. Za zasługi został tam inkwizytorem bezpośrednim u arcyrektora. Tak. No i dostawał zwykle zadania typowo samobójcze. Niewykonalne, tak. Które jakimś cudem udawało mu się lepiej lub gorzej wykonać. To prawda, Glock to zna się na rzecz. On wie, jak zastraszyć, wie, jak ogarnąć. Nie, on jest ironią, jedną wielką chodzącą ironią, autoironią przede wszystkim. Chociaż tak. Nie, na świat też ma w dupie. Chce umrzeć. Znaczy nie, on... Mówi, że chce umrzeć, ale zawsze boi się, żeby przetrwać. No jak każdy. No jak, ile razy było, jestem gotowy.
O cholera, więcej niż miarkuję sobie. No. Naprawdę, w tej książce... On jest gotowy, on sam nie wie, dlaczego on przeżywa. On nie chce żyć, on chciałby... Co to za życie? On chciałby zdechnąć, ale z drugiej strony gdzieś z tyłu głowy. On wie, że z kaleką, a chce pokazać, że jest przydatny. I kibicujesz tej postaci tak, w sumie. Tak, i uwaga... Chociaż nie, dobra, za kurewskie praktyki, no ale... No. Czego możemy oczekiwać, no. Tak? Ma dobre serce, gdzieś tam w głębi. Ile razy dobra decyzja spowodowała to? Zauważ ważną rzecz. Mhm. To jest człowiek, który chce wszystkim pokazać, że jest przydatny i że nie jest nikim, że nie jest wrakiem. Mimo tego, że chce zginąć. Co myśli o nim, co myśli o sobie jego kobieta? Dokładnie to samo. Tak. Myśli, że jest nikim, że jest głównym i chce pokazać, że jest przydatna. Dobra. No, połączyło ich hobby. Tak, ale prawda o nim jest taka, że tak jak szkoda mi go było, bardzo mu kibicowałem, bardzo lubiłem tą postać, fakty pozostają te same. Koleś nie ma zbyt dużo sumienia, ma jakieś resztki. Ma nie, jakieś tam stare pokazuje, szczególnie w kontaktach z kobietami. On ma chwilę słabości po prostu z kobietami zawsze. Z kobietami tak. Zawsze ma chwilę słabości. Tak. Czy to mówimy albo o Vitarii, Ardę, czy do tej Magister AD. No właśnie. Tak, zawsze jakieś szczątki litości, ale poza tym jest cholernym potworem. Nie ma problemu z tym, żeby ludzi torturować psychicznie i fizycznie. Czy nie, męczy go to. Bardziej go to męczy. Pytał wiele razy, dlaczego to robię, tak. Ale potem dalej to robi. To nie jest tak, że on nie może przestać. To nie jest tak, że nie ma kontaktu. Znaczy, nie, raczej w odróżnieniu to jest do Logena. To jest po raz kolejny osoba, która w kółko będzie robiła to samo. No jednak sytuacja jaka była... On nie zmienił swojej sytuacji. Znowu los pada na niego. Los. A ten los ma imię, jest łysy. Tak. To jest zabawne, że najgorzej rokująca postać i najbardziej nielubiana, nie licząc Czarnego Doła, tak naprawdę spada na cztery łapy za każdym razem. Tak. Jest po prostu OP. Bo na dwóch nogach mu ciężko. No. A wszędzie są cholerne schody. Och, największy wróg. Nie, największym wrogiem jest owsianka. Nie, uwielbiam owsiankę. Wiem, że to mówi ironicznie, nienawidzi tego gówna. Owsianka i miód to istny cud. Wyobraź sobie, że przez całe życie możecie jeść tylko owsiankę z miodem, które dostajecie na każde śniadanie, ewentualnie jakieś zupy z gówna. Dlaczego? Bo jego kat... Jednym z jego katów był dentysta, który wyrywał mu co drugi ząb u góry i u dołu w taki sposób, że nie jest ma połowę zębów, a nie jest w stanie gryźć. Bo mówisz o tym przesłuchaniu do tego dentysty. Ja myślałem, że on mu robił te zęby, w sensie po tym, jak go wywlekli z tego. Nie. Aha, dobra, to tak. Coś... Zatem co drugi ząb nie był w stanie gryźć, bo zęb miał w szachownicę dosłownie. Tak. Zawsze uwielbiał się uśmiechać do ludzi. Tak, pokazać dokładnie. Swoje najgorszy, przerażający uśmiech, jak to było opisane. Musiałeś obkazać twarz. Po prostu, tiki nerwowe spazmy. Był oszpecony, tak. Tiki nerwowe spazmy, po prostu taki kaleka. Skręcało go z bólu, tak. Jest jedną z najciekawszych postaci. Nie, dobra, powiem szczerze, każda postać, kurde, wniosła cegiełkę. I tak, nie licząc Bajazy, bo jest kurwą. Ale... I fakt faktem, że te postaci są uniwersalne w taki sposób, że nieważne w jakim świecie, w jakiej sytuacji i w jakich czasach te postacie bym umieścił, one i tak by zrobiły robotę. Okej, ten świat, który był tutaj, jak się ukształtował, ale postacie z tymi charakterami, których historia by uzasadniała ich charaktery tak samo jak u nich, w każdym settingu zrobiłyby robotę. Oczywiście. Postaw te postacie w dowolnym miejscu, w dowolnej sytuacji. Autor zajebiście je wykreował. Z prostego powodu. Jak wiemy, działaby kombies po psychologii klinicznej, z tego co wiem, a nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić. Trzeba to zerknąć. Na pewno, czy jestem pewien, że czy psychologii, nie jestem pewien na jakim stopniu. Ale przynajmniej magister, więc... Zauważ, każda postać ma jakieś problemy psychiczne. Tak, każda postać ma skrzywienia, ale świat też to wymusza. Od, tak? Powiedzmy, mocnej psychozy, typu, wiesz, Logan, tak? Psychopatii. Albo rozwojenie jaźni nawet, po prostu. Tak. Rozwojenie jaźni z skłonnościami psychopatycznymi. Tak. Poprzez skrzywdzenie typu Ferro, nie? Tak, poprzez czyli... skrzywdzenie typu... Czyli paranoja de facto. Tak. Ktoś pogłębia stokrotnie przy końcu. Tak,
Tak. A no, to jest bardzo dobre wyjście tak. dla Ferro. Ono nie jest... Ona jest jeszcze, będzie paranoiczką na końcu, tak? Mamy Borderline. West? Ardy. Ardy, no w sumie oni oboje. No, obydwoje, bo są po jednych pieniądzach. W sumie, rodzeństwem. W sumie ta, wszystko staje w rodzinie. No, ta. Tylko ten choleryk bardziej. Choleryzm z Borderline. No też, też. Pamiętasz, co zrobiła z lichwiarzem? Nakopała mu do dupy, jakoś tam go pobiła. Prawie go zabiła. A, dobra, tak, chyba go obijała jakimś przedmiotem. Nie, skopała go, złamała mu nos przy tym, wykopała tak, mu zęby. No tak, bo jej ukradł rzeczy wszystkie, tak, pamiętam. Lutar, no dobra, narcyz, narcystyczne zachowanie. Tak, to jest narcyzm, po prostu. To taki narcyzm, tak. No i bycie debilem, ale to nie zaliczamy pod psychologię. Tak. Ale co tak, czyli tak, każdy ma jakieś schorzenie. Czyli w sumie, pomyśl, że o fabule jakoś nie mam ochoty mówić tutaj, bo fabuła sama w sobie... Patrz, ile gadaliśmy o postaciach. Ja tak. nie chcę widzieć tego czytnika tam na tym. Czyli tak, fabuła sama w sobie mogłaby nie wydawać się czymś specjalnym, bo tak, mamy pewne motywy, tak? O, mamy jak motyw... w Zachredzie. Araby atakują. Mamy motyw zbierania drużyny, mamy wielką wyprawę i mamy wielką wojnę. Tak? Tak. Mamy wielką politykę też przy tym wszystkim. Niby nic takiego, ale... Czytałeś to 1000 razy, drogi słuchaczu. Naprawdę. Ale nikt nie zrobił takiej drużyny. Żadna wyprawa wielka... To jest drużyna przegrywów do chuja. Największy skurwysnów, jaki dało się zebrać po części. Po części. No dobra. Ale tylko jeszcze raz. Nikt nie zrobił takiej drużyny. Żadna epicka wyprawa nie skończyła się w taki sposób... Żadna wielka. Mówię tu o duchu. Tak, żadna wielka wojna nie miała tak słodko-gorzkiego zakończenia, tak naprawdę. Mm-hmm. No. I żadna wielka polityka nie była tak podległa. Mhm. Dobra. Bo wszyscy wielcy politycy. Żadni bohaterowie tak w sumie nie skończyli. Tak, to prawda. Bo nie, inaczej, skończyli, ale. Możesz tutaj kwintesencją. 5 książek w jedną włączyć. Kwintesencją jest cytat. Pamiętasz? Tak. Nie wszyscy dostają to, na co zasługują. I to ten cytat jest wyeksplorowany z każdej strony. No. Nie jest tak tylko, że ktoś dobry dostaje coś złego, albo ktoś zły dostaje coś dobrego. To jest tak, że... Aż inny cytat. Niektórzy są do czegoś zmuszeni, niektórzy ale to są tam, zmanipulowani. Tam więcej pada, aż mi przypomniałeś, było w tej książce. Szczęście jest, jak kobieta idzie do tego, który na nią najbardziej nie zasługuje. To prawda. Tam tak. Był taki cytat, tak, teraz było, mi przypomniałeś. Było. Ogólnie cytaty rewelacyjne. Tak sobie tłumaczenie! Miarkuję, tłumaczenie, właśnie. Ta książka jest genialnie. Wygooglowaliśmy tego pana od tłumaczenia. No to podaj książkę, przyjaciel, przeczytamy. Pewnie gdzieś tam jest. Mam przełożył. Ktokolwiek jest, jeżeli kiedykolwiek go spotkam, stawiam mu piwko. Wojciech Szypuła. Panie Wojciechu, postaramy się napisać do pana w najbliższej... Panie Wojciechu, ja jako anglista, sam nauczę angielskiego, biję pokłony. Chyba wiem, do czego chcesz przejść, Po Rider. Tej książce, widać co inaczej, czytając wiele książek, widzę... Nieudolne próby, znaczy nie, o, może przesadzą, nieudolne próby tłumaczy. No nie, ja sam nie jestem jakimś rewelacyjnym tłumaczem, natomiast ewidentnie widzę momenty, gdzie tłumacz sam nie rozumiał albo kontekstu, albo idiomu, albo jakiegoś nawiązania kulturowego i tłumacząc je, ewidentnie widać, że próbował iść naokoło i troszkę schrzanił. I ja dokładnie wiem wtedy, jak zdanie brzmiało w oryginalnym. Można też odwrotnie to dać Wiedźmina do w każdym razie. Jest wiele sytuacji, gdzie tłumacze w książkach gubią się i to ewidentnie widać po prostu, na czym w angielskim się wyłożyli. W tej książce, w żadnym z trzech tomów trylogii, nie zauważyłem czegoś takiego. A wprost przeciwnie, zauważyłem, jak świetnie rozwiązano motywy kulturowe, które się przewijają przez język. Mówisz o Księżycu? Księżyc, tak. Panie Wojciechu, tutaj mi właśnie pan Ryder powiedział w tej chwili, znaczy wcześniej, przed audycją, o co chodziło z tym Księżycem i niuans w stosunku językowy. Tak, Księżyc w języku angielskim, w kulturze brytyjskiej jest kojarzony z szaleństwem. No nie tylko w brytyjskiej, też w starszej kulturze. Anglosaskiej? Tak? Jeszcze starszej. Jeszcze w starszej. Okay. Księżyc spełnia Księżyca szaleństwo, potwory, etc. Natomiast właśnie w angielskim
bardzo to widać w języku. Dlaczego? Słówko szalony, loony. Słówko szaleniec, lunatic. Wszystko się wywodzi od słowa luna, czyli księżyc z łaciny, oczywiście. I tutaj jest ta gra szalonego górala, który mówi, że księżyc do niego przemawiał. O innych sam o sobie mówi, że księżyc go kocha. I o innych mówi, że księżyc cię kocha. Księżyc kocha cię za bardzo. I widzimy, i dla kogoś, kto nie zna tego kontekstu językowego, może to się wydawać trochę dziwne, z drugiej strony z kontekstu sytuacji. Można tak, się domyślić. Ja się nie domyśliłem, nie znam niuansu po prostu językowego. Dla mnie to było w oczywisty sposób właśnie metafora szaleństwa. Znaczy, właśnie to, co w angielskim jest częścią języka, tutaj zostało przetłumaczone jako metafora i to była zajebista. Czyli metafora. Co, panie Wojciechu, propsy, jak to młodzież mówi. Propsy wielkie, jak się jakieś zobaczymy, stawiam cokolwiek. Pan Wojciech chyba ma pewnie ze 160 tak. lat. No, ale ma wszystkie. Nie, ale dobra, jak na piwko, to chętnie. Tak. Dziękujemy, panie Wojciechu, jeszcze tak, raz. Tak, dziękuję całym serduszkiem. Mówiliśmy o zabawie konwencją. Konwencją. Już się gubię, za długo to trwa. Tak. Myślę, że można przejść do podsumowania pewnego już. Chcesz moje podsumowanie? Pieprzone 9 na 10. Tak, to 9 dobre... czy 10 w końcu? Wiesz, jestem tego typu człowiekiem, że 10 na 10 to jakieś arcydzieła typu Biblia albo Koran, nie? Co, nie złapiesz sobie ta na wędkę? Tak, możesz dać takim ponadczasowym tytułom, ale nie, naprawdę. Jest to moje top 5, top 3, nie wiem, czy Mroczna Wieża, czy jakiś Władca Pierścieni, naprawdę, czy Sanderson, w nowożytnej fantastyce, Sanderson, tak, to prawda. To. Nie znałem. Dziękuję, dobranoc. Nie znałem nazwiska Abercrombie. Ja też nie znałem nazwiska Abercrombie. Teraz wiem, że to jest nazwisko, którego już nigdy nie zapomnę. Chcę więcej. Więcej. Na szczęście... Pożerałem te książki. Pan Ryder, jest tego więcej. A plus jeszcze pan Joe napisał coś młodzieżowego. Bez takiego niedosadnego języka. Nie pamiętam teraz nazwy, ale mamy jeszcze multum tych książek do opisu na internety. Krótko mówiąc, jeżeli lubisz fantastykę, to weź to kurwa przeczytaj. Teraźniejszą fantastykę, w jeżeli sensie nowoczesną. Jeżeli lubisz dark fantasy, brudny, brzydki świat, lubisz brudne walki, jeżeli lubisz ludzi, którzy nie są... Postacie nietuzinkowe. Którzy nie są ani czarno-biali, ani szarzy, tylko tacy ciemno-szarzy, powiedziałbym. Dark Souls książek, po prostu, pana. Kurwa, to trzeba przeczytać. Jest to świetne. Trzeba. Nie wiem, to jakaś opinia normalnie, nie wiem, atest damy, kurde, kuca, bo... Tak, daję złotego kuca, złotego kuca, ta książka wygrała. I ja mówię, też Ryder przeczytasz, nie zawiedzie się, a daj. No. Od niechcenia, człowiek tak, kręci się, wie, ile przeczytałeś w kwarantannie, kurwa, w tydzień? W dwa. Jedną część? No nie, to całość. Całą trylogię, tak. Całą trylogię. I to rewelacja. Nie chodziło o brak czasu, naprawdę. Tak. Dawno żadna książka tak mnie poruszyła, dawno żadna wrażenia książka, książka mnie tak nie zaskoczyła i przy żadnej książce chyba w życiu się tak nie śmiałem. Tak. Teksty sytuacyjne, humor sytuacyjny jest po prostu... Uważajcie, naprawdę, można głupie miny do tej książki robić. Naprawdę, tak. Oburzenia od co? Wiesz, cytując wielkiego Polaka, co? Uważajcie, czytając to w miejscu publicznym. Tak, do po prostu robienia głupich min ze śmiechu, bo... Tak, naprawdę... Tak mi słów. Myślę, że chcesz. Dlatego mam nadzieję, że nie zaspoilerowaliśmy. Tak się staraliśmy. Inne leczenie tak, fantastyki, jak wiecie. Tak. Nie chcemy spoilerować, bo nie chcę psuć komuś, komuś zabawy. Takie to było dobre. No. Aż kutasy z nieba lecieli, takie to było dobre. Tak. I na szczęście czeka nas jeszcze więcej. Także, tak. A was najgorzej, bo czeka nas nasze gadanie. Kończymy? Kończymy. 10. Dobra, dajemy tą dychę. Dycha w ciemno. Dycha w ciemno. Okładki jeszcze są dziwne. No, okładki... Wydawnictwo MAG, które ten... Nie, akurat mamy chyba trzecią edycję tej książki. Biała okładka z losowymi... Z losowymi wojownikami, co? Nie oddaję za bardzo klimatu książki. To nie patrz na poprzednie w miękkiej okładce, uwierz mi. Aż sobie wejdziesz zaraz, tak? Aż chyba tak. Chyba dobra, tak. Mówił Matt. Mówił Ryder. Na razie do następnego Kunstkontentu. Do usłyszenia.